Hej kochani, witam was i dzisiaj przychodzę do was z 5 top ulubieńcami, które kupiłam w Lumpeksie, w second handzie, w Ciucholandzie, w Ciuchu, w zależności jak kto z was nazywa ten typ sklepów, bo jest na to wiele, wiele synonimów. Ale w każdym razie pokażę wam dzisiaj 5 ubrań, które kupiłam w tym sklepie i które służą mi najdłużej, lubię je najbardziej i noszę je najczęściej. Także jeżeli jesteście zainteresowani i chcecie się dowiedzieć, jakie właśnie 5 ubrań wybrałam, to zapraszam was serdecznie do dalszego oglądania. Okej, no więc pierwszą rzeczą jest czapka. Jest to jedna właśnie taka rzecz z tych 5, resztę to będą już same ubrania. No więc jest to czapka firmy Nike, którą kupiłam, słuchajcie, za 3 zł, pamiętam dobrze, bo bardzo mi się ona spodobała. Niby jest to taka zwykła czapka w pierdolka, którą noszą Tub Girls, ale słuchajcie, mi się ona spodobała ze względu na to, że nie jest ona zwykła czarna, tylko właśnie tego, że ma to takie białe paseczki podłużne, no i według mnie to właśnie sprawiło, że ją kupiłam jakoś tak. To mnie urzekło i tak sprawiło, że jest troszeczkę inna niż te wszystkie albo białe, albo czarne, bo jest czarna i ma takie właśnie białe, jakby to powiedzieć, taki biały element. Drugą rzeczą są spodenki. Są to takie spodenki bardzo jasne, można powiedzieć, że to jest kolor miętowy. Mają fajną fakturę, bo jakby to powiedzieć, ta faktura jest taka lekko wytłaczana, ten materiał jest taki lekko wytłaczany. Tutaj z tyłu mają zameczek, na który można je łatwo sobie zapiąć. Tutaj mamy jeszcze właśnie taki jak to powiedzieć, klipsik, może coś w tym stylu, który jeszcze sobie tutaj dodatkowo zabezpieczamy, żeby ten zamek nam też nie odstawał. Kupiłam je, słuchajcie, też chyba za 3 zł, tak mi się wydaje. To jest firma Jane Norman London. Nie wiem, co to jest za firma, ale ogólnie one są takie fajne, luźne i mi się bardzo podobają do jakiegoś crop topu, czy chociażby do ładnej białej bluzki z koronką. Takie delikatne, fajne, miętowe portki. Jak najbardziej dla mnie super. Trzecią rzeczą jest rzecz, która jest najdroższa z tych top 5, dlatego że kosztowała 20 zł. Ja kupiłam ją na 100% nowy towar, czyli na tej wymianie towaru w Lumpeksach. Ale dlaczego dałam za nią tak dużo? Słuchajcie, jest to taka koszula w czarno-białą kratę z długim rękawem, z jedną kieszonką i jest taka niezwykła, dlatego że jest bardzo długa. Bardzo, bardzo długa. Sięga aż, słuchajcie, za kolano. Dodatkowo ma takie piękne rozcięcia tu po bokach, dzięki którym świetnie faluje na wietrze, jak się idzie. Ona jest taka oversize, mimo że to jest rozmiar SM, to ona tak na mnie lekko wisi, ale to nie wygląda na to, że jest za duża, tylko właśnie fajnie wisi. Jest z jakiejś firmy Viola, nie wiem co to jest za firma, słuchajcie. Stwierdziłam, że zawsze chciałam taką mieć. One też były niedawno w sieciówkach dosyć drogo, bo ta cena nawet sięgała 120 zł i można ją nosić jako sukienko-koszulę i naprawdę zakochałam się w niej i mówię, no dobra, te 20 zł jakoś przeboleję, bo po prostu naprawdę, naprawdę bardzo mi się spodobała. Kolejną rzeczą jest sweter, a raczej sweter sukienka, taka długa. Ja kupiłam ją za chyba 2 zł, bo wtedy był ten najtańszy dzień w Ciucholandzie, kiedy podejrzewam było 10 zł za kilogram. Ona ma długi rękaw i będzie idealna na zimę, słuchajcie. Ma golfik, który jak się podwinie świetnie wygląda. I pierwszy raz w ogóle spotkałam się z tym właśnie, że sweter i jednocześnie sukienka. I słuchajcie, ona jest z firmy Next. Jest to rozmiar 38, ale mimo to fajnie na mnie leży, ładnie przylega i po prostu te paski. Jest po prostu taka typowa w moim stylu i naprawdę bardzo mi się podoba, bardzo gruba. Dodatkowo ten materiał ma jakby takie prążki i się bardzo fajnie rozciąga, także za 2 zł super zamówienie według mnie. Ostatnią rzeczą jest sweterek, tylko tym razem jest to nie sukienkowy sweterek, tylko najzwyklejszy sweterek w takim pudrowym kolorze różu z długim rękawkiem, bardzo taki cieplutki, włochaty. To jest bodajże hit chyba zeszłej zimy, właśnie te takie puchate, frędzelkowate sweterki. Ja go kupiłam za 15 zł
na takiej średniej przecenie, chyba było minus 20. Jest to firma Atmosphere, rozmiar 34-32, ale mimo tego, słuchajcie, on jest naprawdę, naprawdę duży i myślę, że osoba w rozmiarze 38 spokojnie by się w niego zmieściła. Na mnie on jest taki oversize, ale jest przede wszystkim bardzo ciepły, idealny na zimę, kiedy jest mi zimno, on mnie tak nagrzeje, że jest mi nawet aż za gorąco. Także idealny misiowy sweterek, jak ja to mówię. One były dosyć drogie w sieciówkach, no a za 15 zł myślę, że to jest taka spoko cena. No więc widzieliście już wszystkie moje 5 top rzeczy z Lumpeksu. Koniecznie dajcie mi znać, co o nich myślicie, czy ceny, za które je kupiłam, są ok jak na ceny w tego typu sklepie, bo wiem, że 20 zł za koszulę z Lumpeksu to może być lekka przesada, no ale była tak ładna, że po prostu powiedziałam sobie, no trudno, już wydam te 20 zł. Raz jak tak zrobię, to nic nie stanie. Słuchajcie, dajcie mi też znać, czy interesują was takie filmy, czy lubicie właśnie takie przedstawienie rzeczy z Lumpeksów, czy chociażby różne hole, żebym wiedziała, czy nagrywać to, czy ma to sens, czy lubicie coś takiego oglądać, bo ja na przykład bardzo lubię takie coś oglądać. I dajcie też znać, czy często kupujecie w Lumpeksach i czy rzeczy, które kupiliście, czy jesteście z nich zadowoleni, tak jak ja z tych moich. Zapraszam was jeszcze na moje social media, czyli Facebooka, tutaj gdzieś się pewnie pojawi, Instagrama i Snapchata. Na Snapchacie oczywiście wszystko, co się dzieje u mnie na bieżąco, także z życia mojego bloga, a właśnie zapraszam was też jeszcze na bloga, który pojawi się tutaj. Chciałabym jeszcze dodać, że bluzkę, którą mam na sobie, także zakupiłam w Lumpeksie, także taki dzisiaj był akcent lumpeksowy. Nie jest to może moja ulubiona perełka, ale uważam, że także jest bardzo ładna. Także dziękuję wam za obejrzenie filmiku do końca i mam nadzieję, że widzimy się wkrótce. Dziękuję i do zobaczenia.